Dzień dobry, witamy serdecznie na briefingu plenerowym Prawa i Sprawiedliwości w Włocławku. Chcieliśmy zaprezentować Państwu nowy plakat kampanii wyborczej Damy Radę. Proszę Państwa, polskie społeczeństwo jest od wielu lat przyzwyczajone do tego, jak władze, jak politycy, jak urzędy ciągle mówią Polakom, obywatelom: nie można, nie da rady, to za trudne, musimy się z tym pogodzić. Natomiast Prawo i Sprawiedliwość niesie nadzieję, niesie zmiany i mówi, że są rozwiązania, które pozwolą na rozwiązywanie problemów. Tylko trzeba chcieć, trzeba pozwolić i trzeba być tak nastawionym. My, Szanowni Państwo, damy radę. Jeżeli z woli społeczeństwa Pani Beata Szydło będzie tworzyła rząd, ona da radę, ma rozwiązania, żeby pewne rzeczy rozwiązać. Proszę Państwa, przypomnę choćby takie rzeczy. Prawo i Sprawiedliwość w latach 2005-2007 nawet niecałe 2 lata rządziło. Okazało się, że można było prowadzić wzrost gospodarczy, stwarzać miejsca pracy, obniżając podatki. Potem przyszli liberałowie z Platformy Obywatelskiej, którzy głosili 3 razy 15. Przez całą ich kadencję nie tylko, że nie obniżono podatków, ale wszystkie podniesiono. I okazało się, że u nich nie da rady. A Prawo i Sprawiedliwość już nie tylko głosi, ale i pokazało, że da radę. Proszę Państwa, następny przykład. Przez ostatnie lata podniesiono wiek emerytalny. Oddalono emeryturę od obywateli. Mówiono, że nie ma możliwości powrotu. Kiedy Bronisław Komorowski, kandydat z Platformy Obywatelskiej, przegrał pierwszą turę, nagle okazało się, że nawet ich obóz zaczął mówić, że pewne modyfikacje i zmiany da radę się zrobić. Prawo i Sprawiedliwość mówiło to od samego początku. I Prawo i Sprawiedliwość jest wiarygodne w tym i będzie to głosiło. Proszę Państwa, my jesteśmy dzisiaj, w dniu 31 sierpnia, na tej konferencji. Mówimy o nadziei, mówimy o tym, że polskie społeczeństwo da radę. To jest rocznica porozumień sierpniowych, wielkiego ruchu społecznego Polaków, gdy powstała Solidarność formalnie. W czasach, kiedy wszyscy mówili, że to nie da rady, że jest czas komunizmu, Blok Wschodni, Związek Radziecki, że polskie społeczeństwo nie może żadnej wolnej inicjatywy przeprowadzić. Okazało się, że i wtedy można było i dzisiaj też mówimy, że można. Wtedy walczono o 21 postulatów napisanych na desce w Stoczni Gdańskiej. Sygnatariuszem tego był obecny marszałek, pan Borusewicz. Okazuje się, że lata na urzędach, że zmienione miejsce powoduje, że on wtedy, kiedy podpisywał postulat, bodaj 14 z tych 21, o obniżeniu wieku emerytalnego, dzisiaj dla niego jest niemożliwy. Dzisiaj, kiedy jego formacja, która dała mu funkcję marszałka Senatu, on twierdzi i ogłasza Polakom, że nie ma możliwości. Mało, nie tylko, że nie ma możliwości obniżenia tego wieku, ale że nie ma nawet możliwości zapytać Polaków podczas referendum, czy chcą powrotu do niższego wieku emerytalnego. No proszę Państwa, to pozostawiam bez komentarza.